Renault to są ciągniki w kolorze pomarańczowym, ten mamy zielony, czyli to jest klasa, ale tak nie do końca jest, gdyż poprzedni właściciel stwierdził, że sobie swoją Renówkę pomarańczową przemaluje na kolor klasa. Renówki generalnie, a potem klasy, słynęły z kilku elementów. A niektórzy kierowcy nawet, którzy mieli chorobę morską, twierdzili, że nie mogli jeździć, bo te kabiny zbyt mocno bujały. Witam wszystkich serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować Wam ciągnik Renault. Tak, wiem. Renault to są ciągniki w kolorze pomarańczowym. Ten mamy zielony, czyli to jest klasa, ale tak nie do końca jest, gdyż poprzedni właściciel stwierdził, że sobie swoją Renówkę pomarańczową przemaluje na kolor klasa. W rzeczywistości jest to faktycznie Renówka, model 735, rocznik 1999. Moc 185 koni. Ten model był produkowany w latach 1998. Skończona była produkcja w 2002 roku. Ciągnik o mocy 185 koni, o masie prawie 9 ton razem z obciążnikami. Jak na tą moc, uważam, że masa jest bardzo, bardzo przyzwoita. Tym bardziej, że ubrany jest on w koła dosyć o dużej średnicy, czyli Fega 42. Tutaj mamy opony 20.8R42, a w przodzie mamy Felgę 30, a opony 16.9R30. Tak jak wspomniałem, model ciągnika 735 o mocy 185 koni o wadze ponad około, powiedzmy, 9 ton. Ten jest wyposażony w skrzynię Quadra Shift. To jest skrzynia, powstała w kooperacji razem z Massey Fergusonem w fabryce pod Bowe. Do dyspozycji mamy 32 biegi do przodu i 32 biegi do tyłu. Jest to prosta, charakterystyczna, prosta skrzynia, czyli 4 biegi główne oraz mamy żółw zając i mamy 4 półbiegi. Oczywiście 4 półbiegi przełączane są pod obciążeniem. Przednia oś tutaj jest firmy Carraro. Dobrze, dobry, znany producent wszystkim. Także proszę sobie zobaczyć, firma Carraro. Bardzo standardowa oś. Silnik John Deere'owski 6-cylindrowy, turbo intercooler. Bardzo przyzwoity, fajny silnik, bez jakichś tam większych uchybień, jeśli chodzi o konstrukcję. No może poza drobnym wyjątkiem, zużycie paliwa tu nigdy nie można powiedzieć, że było jakieś super nisko, aczkolwiek do przełknięcia, jak to ktoś mówi, jak ma dobrze ciągnąć, to musi swoje spalić. Ten ciągnik, Renówki generalnie, a potem klasy, słynęły z kilku elementów. Jednym z ważniejszych elementów to był bardzo dobry udźwig tylnego podnośnika. Ten podnośnik dźwiga tu dobrze już powyżej, ma udźwig dobrze powyżej 11 ton, a więc w stosunku do masy ciągnika około 9 ton jest to bardzo, bardzo przyzwoity wynik. Tutaj, jak widzicie, mamy 4 pary wyjść hydraulicznych. Pompę tutaj mamy o wydatku 110 litrów na minutę, czyli uważam, jak na ciągnik 20-letni, bardzo, bardzo fajny wynik. Kolejnym elementem, które wyróżniały ciągniki Renault, a potem ciągniki klasa, to była specyficzna konstrukcja amortyzacji kabiny. Generalnie można powiedzieć amortyzacja mechaniczna na sprężynach kabiny. Jak widzicie tutaj z tyłu sprężyny, jak i można zobaczyć tam w przodzie sprężyny mamy. Niektórzy twierdzą, że jest to typowe rozwiązanie wzięte z ciężarówek Renault. Generalnie ciężarówki Renault, ciągniki siodłowe słynęły, że ich kabiny były o bardzo dużej amortyzacji, a niektórzy kierowcy nawet, którzy mieli chorobę morską, twierdzili, że nie mogli jeździć, bo te kabiny zbyt mocno bujały i zbyt mocno spowodowało to u nich mdłości, bóle głowy. Ale prawda jest taka, że jak na ciągnik 20-letni, poziom amortyzacji, komfort jazdy tym ciągniku w połączeniu już jest bardzo jakimś fajnym fotelem, dobrym, gramera amortyzowanym. Naprawdę był bardzo, jazda tym ciągnikiem była bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. Kolejną rzeczą, gdzie by trzeba było to powiedzieć razem,
wspomnieć razem o hydraulice, czyli 110 litrów na minutę, był bardzo fajny i specyficzny EHR. Fajny, ja uważam, duży plus, jeśli chodzi o funkcjonowanie, może nie o funkcjonowanie, źle mówię, bardziej bym to określił jako o sam system obsługi jego. On był bardzo, jest bardzo charakterystyczny dla tych ciągników, dla mnie bardzo przyjemny, gdyż mamy bardzo fajny, usytuowaną rękę, bardzo fajnie się obsługuje przycisk podnoszenia, opuszczania tylnego podnośnika. Bym powiedział, no jest on inny od tych wszystkich standardowych w tamtych czasach stosowanych przez resztę ciągników. Przez wiele lat jeszcze był on stosowany w ciągnikach klasa, także jest on bardzo, bardzo popularny. Jeśli chodzi o ten ciągnik, tak naprawdę nie ma on większych wad. Wiele osób stwierdza, że jest on prosty w naprawie, bo skrzynia jest dobrze znana, tak jak mówiłem, to jest 32 biegi do przodu, 32 do tyłu. Naprawa części, bym powiedział filtry, są w bardzo przyzwoitych cenach. Dostępność części jest w miarę nie jakaś trudna. Typowy, roboczy koń pociągowy, ale za tym bardzo komfortowy też przy okazji. Amortyzowana kabina, regulowana kolumna kierownicy, klimatyzacja. Bardzo fajny ciągniczek. Jak widzicie, podczepioną mamy do niego bronę talerzową. Niedługo żniwa, niedługo zaczną się, czy już w niektórych rejonach się już zaczęły żniwa, podorywki. Tu chciałbym Wam przedstawić polskiego producenta firmy Mandam z Gliwic, bronę talerzową Galka o szerokości 5 metrów. Jak widzicie, brona talerzowa, ta jest akurat wersja z zabezpieczeniem talerzy na gumę. Tutaj mamy talerze o średnicy 610. Przy tej klasie bron to już powolutku robi się standard. Jednym z elementów, które wyróżniają brony talerzowe firmy Mandam, to są na pewno system bezobsługowy łożysk. Widzimy tu taki zestaw, to jest w obudowie. To jest w 100% patent Mandama. Cała konstrukcja, wszystko jest od samego początku przemyślane, przetestowane przez firmę Mandam. Daje ona na to w bronach typu z zabezpieczeniem gumowym, daje na ten system bez smarowania łożysk, daje 5 lat gwarancji. Charakterystycznym dlatego jest również system miejsca mocowania, można powiedzieć, grządzieli, łącznika, oto tej części, z tym całym zestawem. Większość bron talerzowych mają ten element montowany w tym miejscu. W Mandamie jest to tak, że ona jest montowana, jak widzicie, dospawana w tym miejscu, czyli jest ona bliżej talerza, a co za tym idzie, przenoszenie naprężeń jest, bym powiedział, dużo mniejsze. Kolejnym, bym powiedział, ciekawym rozwiązaniem w bronach talerzowych Mandama jest na pewno system amortyzacji dyszla, zaczepu. Jest to siłownik wraz z amortyzacją. Dużo już firm to też zaczęło wprowadzać, ale Manna był jedną z pierwszych firm, która chciała w pewnym sposób wyeliminować system, jakby powiedzieć, wadę bron, które miały koła umieszczone zawałem. Jak tutaj widzicie, koła są umieszczone między zespołem talerzy a wałem, przez co brona talerzowa jest krótsza, plus jeżeli dołożymy teraz do niego ten siłownik z amortyzacją, w bardzo mocnym stopniu eliminuje tak zwane falowanie, podskakiwanie bron w pewnych zakresach pracy. Mówimy tu o prędkościach powyżej 10 km na godzinę przy pracy, na przykład przy talerzowaniu. Poprzednie konstrukcje wielu bron, czy bez jakichś amortyzatorów, bez takich urządzeń tłumiących drgania, no dosyć mocno zaczynały brony talerzowe podskakiwać, trzeba było zwolnić, zatrzymać się i na nowo pracować. Tutaj mamy, bym powiedział, w bardzo mocny sposób to wyeliminowane. Tutaj widzimy, akurat klient zamówił sobie tą bronę z wałem daszkowym,
niektórzy mówią kątownikowym, niektórzy mówią V-ringiem, różnie to brzmi, z takimi dodatkowymi, jak widzicie, wypustkami. Są to zabieraki. Bardzo popularnym wałem jest wał C-ring, nazywany przez niektórych usem lub C-ownikowy, ale w układzie tandem. Tu akurat fajnie klient sobie przy, i to jest, ja osobiście też zalecam już przy 5 metrach stosowanie tak zwanych kół podporowych, skrajnych, które również tutaj sobie dodatkowo mają możliwość regulowania, jak widzicie, głębokości pracy w tych maszynach, bo przy 6 metrach, przy jakichś nierównościach już zaczynają się problemy. Standardem również w maszynach Mandam są, o tutaj jak widzicie, nie wiem czy to dobrze widać, ekrany boczne. Tutaj możecie zauważyć ileś pozycji otworów, gdzie możemy w bardzo fajny sposób sobie regulować wysokość, jak i przesuwać w zależności od warunków pracy, od ziemi, od pracy na głębokościach. Bardzo dużo osób decyduje się już coraz więcej na troszeczkę szersze ogumienie nieraz, jeżeli mają pola gdzieś troszeczkę dalej. Tu akurat mamy na osiach ADR-a 480x45-17. Też jeżeli ktoś ma troszeczkę dalej pola, nie ma wokół komina, jak ja to nazywam, to oczywiście dodatkowo domawia sobie na przykład oświetlenie. Kilkanaście rodzajów wałów mamy do dyspozycji. Możemy naprawdę skompletować dosyć ciekawą maszynę. Mamy różnego rodzaju zgrzebła między talerzami, przed wałem, za wałem. Naprawdę możemy zrobić bardzo ciekawą maszynę. Na zakończenie tylko powiem, że ten cały zestaw, znaczy zestaw, ta brona talerzowa firmy Mandam Galka 5-metrowa z tym wałem, to jest waga około 4,5 tony. Idealny zestaw teraz na żniwa, do pracy, do podorywki. Prosty, nieskomplikowany ciągnik o mocy 185 koni. Do niego brona talerzowa 5-metrowa. Oczywiście w rejonach, gdzie jest ciężka ziemia, gdzie są górki, może te 185 koni nie dać rady, ale uśredniając, jest to bardzo fajne połączenie. Ja Was wszystkich zapraszam do klikania na naszą stronę www.korbanek.pl, do klikania w maszyny używane i nowe oraz link, który pewnie pojawia się pod tym filmikiem odnośnie tego używanego ciągniczka Renault 735. Oraz kto jeszcze nie subskrybował naszego kanału, zapraszam gorąco do subskrypcji. Komu się podobał to ten film lub nie, to łapka w górę lub w dół. Dziękuję za wszystkie komentarze i pozdrawiam. Do następnego filmu.